Cześć, czołem. Witam na kanale Pewek Serce Klik. Sobota, dzień kota. Pewek zmęczony, ale w sobotę nie jechać na Peweksy zgrzeszyłbym, nie? Tym bardziej, że mam wolne. Także pędzimy, lecimy, zobaczymy. Pierwszy dzisiaj. Mam nadzieję, że nie ostatni. No i dobra, kolejny. Kolejne miejsce. No nie, to wyglądało tylko ładnie. Tylko fajnie wyglądało. Ale kabelek wezmę. Będzie trzy. Dobra. No, to dzień dzisiaj zrobiony. Dobra, trzeba zobaczyć, co jest jeszcze dalej. Także już jest dobrze. Wygląda na to, że jest kompletna. Jeżeli jest kompletna, to wiecie, gdzie ona się zaraz znajdzie. Trochę zielonego. Będą puszeczki. Tutaj też. Tu nic ciekawego. Dobra. Worek i do dzieła. Worek i do dzieła. Słuchajcie, czułem się przed chwilą, jakbym był w markecie jakimś. Tutaj widzę ten bit. Ten jest używany. Reszta w nienagannym stanie. Na zarżnięcie w warsztacie jak ta lala. Oprócz tego, tutaj mam pytanie. Poczekajcie, o, to jest widać. Czy ktoś mi podpowie, dlaczego takie coś, taki o śrubokręcik, on jest takim ślimakiem. Nie kumam tego. I taki mega komplet tych śrubokręcików precyzyjnych. To już jest któryś z kolei. To już jest tak, to już jest któryś z kolei, ale... Mamy nowsze. Na zarżnięcie się przydadzą. Ja tu nawet teraz nie widzę, które są krzyżakowe, które są płaskie. Ale w każdym razie, o, też taki zestawik się trafił. Także petarda. Oprócz tego, no to jest peweks, do którego Ewelina nie wysiada.
Także w skrócie. Tam nic nie ma. Tak, tam nic nie ma. W sumie nawet nie będę wam w skrócie opowiadał. Przy tym albo przy następnym. Tutaj Ewelina też przy następnym kolejnym nie wysiada. Czyli jeszcze jeden, gdzie będzie wysiadała, to wam pokażę, co się zbiera. No powiem wam, jestem dzisiaj w szoku i zarobiony. Ulala. No, prawie dobrze, nie? Prawie idealnie. Gdyby to leżało do góry. Wiem, będziecie krzyczeć, że to mocno hałasuje. Dobra, ja już zgubiłem rachubę. Chciałem policzyć, ile peweksów odwiedzam. Zapomniałem. Właśnie, ja też zapomniałem. Ale to nic, nadrobimy to. Za chwilę wam pokażę, co ogólnie mam znalezione. Ale tutaj jeszcze to przekopię plus tam środeczek i wtedy pokazujemy, co jest. Dobra, słuchajcie, a więc tak, 1, 2, 3, 4, 5 worków z puszkami innym złomem. Te nogi jak demontowałem, to widzieliście, ale trafiły się jeszcze żaluzje, jakieś tam listewki, pierdółki drobne. Pralka oczywiście. To jest to najcenniejsze i o tu jest. Tego żyrandola mogliście nie widzieć. A co to? O, 50 groszy. Z pralki, może ona była otwarta, ja ją zamknęłam. Być może z pralki wypadło, bo takie trochę poharatane. No i fajnie. Tu do komornika. A, komornik już zawinął. Nie wiem, to mi wygląda na starą sokowirówkę, ale reszty nie było. Trochę to waży. A te blachy to przed chwilą widzieliście, ale właśnie. Gdzie to dać? Tutaj to dam. Jakieś tam grabelki, a raczej to, co z nich zostało. Blachy te do szpachlowania, nie wiem tam do czego. Chodź na moją stronę. Ale najciekawsze trafiłem tu. Już wam pokażę dlaczego.
jeszcze gdzieś tutaj. O, jest. Taki śrubokręcik wypadł. A gdzie to jest? Tutaj. O, ten. Zobaczcie. To jest coś takiego. To ten tego, nie? Przedłużka z krzyżakiem. Ale zobaczcie na to. Latarka. Musieliśmy na chwilę przerwać. Tutaj się zainteresowali, co się dzieje. No, ja się nie boję. Wiadomo, ja po sobie zostawiam porządek. Jakieś takie, o, z jakiejś maszynki. Można sobie kąty ustawiać. Nie wiem do czego, po co, na co. Na zło. Przedłużacz. Coś, co kiedyś było szlifierką kątową. I chyba na tym się jej kariera skończyła. Jakieś takie, o, bajery mosiężne. Do tego są na pewno dwa, jest patelnia i garnek taki dosyć ciężki, aluminiowy. No i reszta złom. Dobra, szkoda czasu. Ja, lecimy dalej, bo czas nas goni, jest późno, pędzimy, lecimy. No i voilà, dziękuję bardzo. Siateczki gotowe, lecą do wora. Ale siateczki, puszeczki. Jo, sorry, zmęczenie. Co wam powiem, to wam powiem, ale wam powiem. Już mam dzisiaj dosyć. Dawno takiego widoku nie było, nie? Czyli ta wysokość. Co doszło? Suszarka. Sprężyny, kawałek. Doprasowania od deski. Coś takiego, nie wiem, na gazety. Złom, puszki, elektronika. No, to by było chyba na tyle. W planach było jeszcze uderzyć na drugi rejon. 1, 2, 3, chyba 4 peweksy ogarnąć, bo to jest jeden stop, jak ja to mówię, a 4 tam można ogarnąć. Ale nie, już mam dzisiaj dosyć. Jest godzina. Czas do spania. O, teraz lepiej widać. Właśnie ta. Czyli można powiedzieć, że za godzinę będziemy już 6 godzin w trasie. Wiem, brakuje do rekordu 8-9 godzin, ale nie. Nie dzisiaj. Nie dzisiaj, ja dzisiaj padam. Także, moi drodzy, nie wiem, co uda się tutaj sklecić z tego większość puszek był mojego wypadu. Nie chcę was zanudzać puszkami. Dzisiaj akurat mieliśmy, ja miałem to szczęście, że Ewelina, jak siedziała
No w tych miejscach, gdzie ona nie wychodzi, to tam się jakieś łupy takie ciekawsze trafiały. Ale jest, można powiedzieć, prawie cała tablica Mendelejewa. Czyli mamy na pewno miedziuszkę, na pewno mamy kabelki, na pewno jest mosiądz, aluminium, jakieś tam gary nierdzewne, no puszka, to widzieliście, trochę stali, trochę, no nie będzie takie trochę stali. Niestety nie zdążę w poniedziałek zrobić podsumowania, muszę jechać ogarnąć dokumenty pewne do firmy. I wieczorem wyjazd, no właśnie, wieczorem wyjazd, także nie wiem na jak długo, czy będzie to tydzień, czy będzie to dwa, czy znowuż się zrobi trzy, zobaczymy, ale na pewno będziemy widzieli się na kolejnych peweksach. Dlatego moi drodzy, przy tej aurze, która w tej chwili panuje, dla wszystkich przede wszystkim dużo, dużo zdrowia. A jak będzie zdrowie, to będzie reszta. I pamiętaj, drogich widzu, zbieraj puszki, zbieraj złom. Wybudujesz sobie dom. Wybudujesz dom ze stali. On się nigdy nie zawali. Pozdrawiam i wysokich cen dla wszystkich.